Ponieważ na wykresie energia kinetyczna fotoelektronów jest wyrażana w elektronowoltach, to już na początku piszę związek między elektronowoltem i dżulem, z którego będziemy korzystali, obliczając stałą Plancka. Skorzystamy oczywiście ze wzoru Alberta Einsteina opisującego zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. Mając to jedno równanie, przyjrzyjmy się. Moglibyśmy dla danej częstotliwości odczytać energię kinetyczną i próbować wyznaczyć stałą Plancka H. Nie uda nam się to, bo nie znamy pracy wyjścia. Ale jeśli napiszemy to równanie dla dwóch różnych częstotliwości, odczytując energię kinetyczne im odpowiadające, to mamy teraz dwa równania i dwie niewiadome. Niewiadome to H i W. Łatwo taki układ możemy rozwiązać. Ja proponuję odjąć od równania pierwszego równanie drugie. W ten sposób wyeliminujemy W i H wyrazi się takim wzorem. Dwukrotnie dla jednej częstotliwości Ni1 odczytać energię kinetyczną, dla Ni2 też energię kinetyczną wstawić i po zadaniu. Proponuję obrać dwie charakterystyczne częstotliwości. Ni1 4,84 razy 10 do 14 Hz. Tej częstotliwości odpowiada energia kinetyczna fotoelektronów 0. Dla drugiej częstotliwości, którą obrałem sobie 19,34 razy 10 do 14 Hz, odpowiada energia 6 elektronowoltów. Gdy ją przeliczymy na dżule, jest to 9,6 razy 10 do minus 19 dżula. No to teraz te wartości Ni1, Ni2, EK1 i EK2 wstawiamy do wzoru na stałą Plancka, otrzymując taką jej wartość.